dla mnie zawsze istotą weryfikacji wszystkiego jest miłość, która jest oczywiście bardzo szerokim pojęciem. My ją sprowadzamy do sprawiedliwości często sprowadzamy ją do seksualności, często sprowadzamy ją do ofiarności. Jest to pojęcie bardzo szerokie. W Grece jest 5 określeń miłości, od miłości seksualnej do miłości agape, która jest zarezerwowana tylko dla relacji Boga i człowieka. Miałem dobrych nauczycieli, natomiast nie spotkałem w swoim życiu nauczyciela, nauczycielki, bo to były panie głównie, które wywarłyby ogromny wpływ na mnie, które zaraziły mnie pasją wartości. W takim razie skąd te wartości w pana życiu? No więc było to tak, że w wieku 10 lat ja poczułem takie zagubienie i zdałem sobie sprawę, że w zasadzie nie mam określonych granic i poruszam się w ciemności. No oczywiście w domu ja miałem jakiś tam system wartości, ale on nie był wyraziście artykułowany. Zdarzało się tak, że poznałem swoją żonę, która dała mi Biblię i powiedziała mi: chłopaku, poczytaj, to pogadamy. No i zacząłem czytać. I wtedy olśniło mnie, że zrozumiałem, że jeśli jest Bóg, to ja jestem Jego stworzeniem. I On mnie wymyślił jak wynalazek. I jeśli jestem tym wynalazkiem, to zrozumieć siebie mogę tylko wtedy, gdy zrozumiem istotę, pretekst stworzenia, kiedy będę szukał Boga. W Nim odnajdę, po co jestem, jakie są moje granice, w których mam się poruszać, co jest dobre, co złe. I odnajdę też szczęście, i odnajdę też miłość.